Vigo Service TV, dzień dobry Państwu. Witam z mojego terenu przywarsztatowego. Drodzy Państwo, Vigusia znacie, to jest mój piec rakietowy, który już właściwie spełnił swoje zadanie i będzie przerobiony na inne urządzenie, a nawet można powiedzieć na takie urządzenie wielofunkcyjne. Dzisiaj pierwsza przeróbka, którą będziecie mogli oglądać, zrobimy z tej kopuły, którą tu widzicie, zrobimy wędzarnię. To będzie wędzarnia, która będzie mogła być nastawiona na Vigusia w przyszłości, no i będzie można uwędzić tam kiełbasę, mięso, a przede wszystkim rybki. Jutro Wigilia, dzisiaj szybka przeróbka, szybkie wędzenie, żeby karp był na Wigilię. Wszystko Państwu pokazuję, zaczynamy. No dobra, i małe zbliżenie. Widzicie, ten projekt to jest taki typowy prymityw projekt, ale to nic, trzeba sobie radzić w każdej sytuacji. Ładnie, profesjonalnie zabezpieczony komin, żeby się nie przewrócił na boki, bo wieje strasznie w Poznaniu i zimno. Chyba jest 0 stopni, ale wiecie co, tak się czuję, jakby było z minus 5, z minus 7. Dobra, i teraz tak, już Wam pokazuję. Zdejmę tą kopułę, może uda mi się to zrobić, poczekajcie. O. Może tyle wystarczy. Zobaczcie, jak robiłem Vigusia, to tą część tego bojlera odciąłem. I to jest ta część, która jest tutaj w tej chwili przeze mnie wsadzona. W środku jest rura spalinowa. Na tą dziurę przyjdzie nakładka i tu będą wsypywane trociny. Ja mam dzisiaj trociny olchowe. Ogień nie będzie bezpośrednio uderzał w trociny, będzie uderzał w blachę. Trociny będą się tlić pod wpływem temperatury. Ten pęd tego ognia będzie uderzał o tą kopułę, tak jak mówiłem, po czym będzie schodził w dół i będzie wychodził normalnie rurą spalinową. Czyli tu, w tym miejscu, tak jak w każdym piecu rakietowym, będziemy mogli włożyć drewno, nawet iglaste. To zupełnie nam nie przeszkadza. Nam chodzi o stworzenie ognia, który będzie podgrzewał, ale tu już będą wióry czy tam trociny olchowe. No ale... No dobra, czyli mamy kopułę, tu mamy zrobione dno z tej części. Jeżeli będziemy chcieli wędzić w Vigusiu, to będziemy sobie ustawiać kopułę. Oczywiście będą tutaj takie ograniczniki, żeby to ustawianie kopuły nie było skomplikowane i żeby ona nam nie spadła w czasie wędzenia. To będzie bardzo ważne. Do góry wycinam otwór na komin i tu muszą być wycięte drzwi. I to zrobię na szybko, bo mam do uwędzenia karpia, jutro Wigilia, jutro przecież nie będę miał czasu, żeby i w ogóle nie wypada, żeby tutaj hałasować i tak dalej, więc dzisiaj muszę skończyć tą wędzarnię i dzisiaj jeszcze muszę uwędzić tego karpia. Bierzemy się do roboty, trochę roboty przed nami. Zapraszam.
Okej, no dobrze, rakietowa wędzarnia gotowa. Wszystko zrobione, wyczyszczona, w środku umyta, żeby te stare osady, ta stara sadza
nie miała wpływu na wędzonego karpia lub na wędzoną kiełbaskę, bo kiełbaskę też rzucę. Ja wiem, że kiełbaska i karp razem to nie za bardzo, ale to nic, wszystko się zje, jak człowiek głodny i spragniony takiego smaku. Dobra, mamy tutaj zrobione uchwyty, które są zarazem tymi patykami, na których można, tymi prętami, na których można zawiesić wędzony towar. Za chwilę rozpalę wędzarnię, żeby się troszeczkę wysuszyła, żeby nabrała temperatury. Podsuszę wszystko delikatnie i będę już potem wędził. Pokażę Wam co i jak. Już biorę telefon. Zobaczcie, oczywiście wiem, że tu tymi miejscami, bo tylko są skręcone, zobaczcie, tak na blachy, żeby nam to wszystko nie spadło. Teraz się trzyma. Tu tym miejscem, tu tymi szczelinami poleci dym, ale to nic. Poleci też kominem prowizorycznym, dlatego mam nadzieję, że powstanie jakiś właśnie cuk, który będzie to wszystko ładnie zasysał i mieszał w środku. Tak to wygląda. Najpierw do podsuszenia zostawię ten otwór, temperatura tu będzie wchodzić, może nawet ogień będzie tutaj wchodził. Później położę tą blachę, nasypię trociny i będziemy już wędzić. Dobra, tu mamy to mocowanie. Aha, tu zobaczcie, powstaje krata dla mojego syna, jeszcze nieskończona. Z tych prętów zrobię haczyki do zawieszania karpika. A gdzie karpik? Karpik jest, kiełbaska też jest. Oczywiście nie swojska, bo dzisiaj próba, ale karpik, zobaczcie. Karpik zamarynowany, tak wygląda. W sumie prawie 3 dni się marynuje. Przejdzie tymi przyprawami, wegetą, przejdzie solą ładnie. Marynowanie takie na sucho, bez wody. A kiełbasę, jaką tu rzucę, z Mielcarka, polska, biała, może być, oczywiście suróweczka z buraków. Dobra, jedzenie na świeżym powietrzu. Ok, rozpalam wigusia, robię haczyki i za chwilę się widzimy, jak już wszystko będzie się wędziło. Żeby przez te długie ości było przebite. O, jest dobrze. Tak. Żeby nam nie pospadały. Trochę większy haczyk jest jakiś. Wszystko zrobiłem, a najgorzej przygotowałem się, jeśli chodzi o haczyki. Ale będzie ok. Dobra, przebijam wszystko i zaraz powiesimy to. Dobra, wędzarnia nie za duża, ale myślę, że będzie ok. Temperatura jest, na razie troszeczkę to wysuszymy, zobaczcie, nie wiem czy to słychać, temperaturka jest niezła. Wysuszymy to trochę i potem przysypuję tutaj trocinami. Ok, towarek jest już suchy, jeszcze tak dziś, właściwie jeszcze z 5-10 minut i już będzie suchutki. Skóra będzie wyschnięta. I będzie można nasypać trocin. Poczekamy, ale pokażę Wam. Będę używał takie długie kawałki. I myślę, że taki jeden załadunek to jedno wędzenie. Tak uważam. Zobaczymy. Dobra, niech się jeszcze trochę suszy i zaraz zaczynamy. Worek z trocinami kupiony w Poznaniu. Jeżeli ktoś chce jakiś namiar na firmę, to bardzo proszę, mogę podać. Tak to wygląda. Tu się ładnie pali. I tu zaczyna już się robić dym. Jeszcze nie. Dobra. Zamykamy. Niech się dzieje, co ma się dziać. Wędzimy, wędzimy. Proszę bardzo.
nic tu się nie pali, wióry podgrzewają się i oddają dym pięknie. Zostawiamy to w spokoju. Przyjdę tu za godzinkę, zobaczymy jak to wygląda. Okej, słuchajcie, robi się już ciemno, za nami 2 godziny wędzenia. Ładnie to wygląda. Już wam pokazuję. O. Tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze godzinka. Podniosę trochę temperaturę i sparzę to. No i za chwilę będę jadł. I zobaczymy, czy wyszło tak samo jak mojemu dziadkowi. Kiełbaska też już ładna, zobaczcie. A skoro za chwilę ciemno, no to ja już się z Państwem żegnam. Życzę wszystkiego dobrego na te święta. No i co? Do widzenia. Vigo Service TV. Pozdrawiam.